się zbliża, rzuca swój cień. Już nigdy nie spotkam cię. Uwaga, zespołowi folklorystycznemu Izerskie Bogdanki z Mirska na pamiątkę udziału w 5. Kunickiej Folkbiesiadzie w Kunicach, położonych na terenie powiatu legnickiego, życzeniami dalszych sukcesów w działalności artystycznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Mam przyjemność złożyć i bardzo mi miło, że mogłam Was tu dzisiaj spotkać. Ostatnio widzieliśmy się chyba ze 3 lata temu. Bardzo mi miło. To powiat Legnicki, gmina Kunice. Proszę przyjąć. Kto kierownikiem? Proszę przyjąć. Dziękuję pięknie. Wielu, wielu sukcesów. Dziękujemy Państwu za miłe oklaski. Polecamy się pamięci. Śpiewamy dla Państwa Izerskie Bogdanki z Mirska. Brawo, brawo, brawo. Dzisiaj mocniejszym głosem śpiewajmy wszyscy.
wszyscy wraz. Widać zespoły ludowe, z wami upływa nam czas. Jak szybko mijają chwile, jak szybko przemija czas. Piosenka odejmie smutek, nawet odejmie nam lat. Jak szybko mijają chwile, jak szybko przemija czas. Piosenka odejmie smutek, nawet odejmie nam lat. Mamy rozwój.
zespołowi wokalnemu Osieczanki z Osieka na pamiątkę udziału w 5. Kunickiej Folk Biesiadzie w Kunicach, położonych na terenie powiatu legnickiego, życzeniami dalszych sukcesów w działalności artystycznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Proszę przyjąć, ponieważ to nasz sąsiedni powiat, powiat lubiński. Już rozmawiałam tutaj z paniami, że tam szkoła imienia Rejmonta. Uczestniczyłam w uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru i przypomniałyśmy sobie wydarzenia sprzed prawie 20 lat. Bardzo miło. Kto kierownikiem jest? Proszę. Proszę przyjąć. Wszystkiego dobrego. Razem rozwijamy.
Mówią, że pokryjomu lepiej smakuje. Kochanie, oczywiście. Oh,
chcę się napić piwa. Thank you.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, zespołowi ludowemu Karkonosze z Mysłakowic na pamiątkę udziału w 5. Kunickiej Folk Biesiadzie w Kunicach, położonych na terenie powiatu legnickiego, życzeniami dalszych sukcesów w działalności artystycznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Proszę Państwa, zespół Karkonosze tak wydaje się daleko, a tak bliski, bliski powiatowi legnickiemu, bliski gminie Kunice, bliski wszystkim, którzy kochają folklor i mają otwarte serca. Otóż zespół znany z ludowego śpiewania na Gruszkowej Polanie i podjął się tego trudu, przyjął grupę dzieci z Kresów Wschodnich, za co jesteśmy wdzięczni i tym samym bardzo czujemy się blisko Was. Gratuluję osiągnięć w imieniu swoim, w imieniu powiatu legnickiego i proszę przyjąć pamiątkowy dyplom z okazji 20-lecia powiatu. Kto przyjmie, kto tu rządzi? Kobiety. Proszę pozdrowić wszystkich, którzy nie dotarli z Waszego zespołu. Wszystkiego dobrego. Ty jedynie ty,
ciebie wszędzie. Strumykacie, widzę przyszłość, jak wspaniale będzie. Jak nie się te słowa, które mi dyktujesz. Jeśli jesteś już gotowa, to na mnie dyktujesz.
I tak, proszę Państwa, widzicie, że jesteśmy z jednego powiatu i postarałam się dopasować do zespołu, może jakoś dostanę się, chociaż poprzez strój na razie. Tak, ale bardzo mi miło. Nie ukrywam, że troszkę się śpieszę, ale nie mogłam odejść, dopóki nie wysłuchałam jednak zespołu, który ma siedzibę w powiecie legnickim, w gminie Chojnów. Gratuluję oczywiście Wam występu, wielu, wielu osiągnięć i z okazji piątej folk-biesiady w Kunicach pragnę przekazać album, który również był wydany na jubileusz powiatu, a Wasz zespół z Panem Sokołowskim uświetnił nasz jubileusz w powiecie. Bardzo, bardzo za wszystko dziękuję. Gratuluję wszystkiego dobrego, wielu, wielu sukcesów. Komu mogę przekazać album? Oh,
się cholera. Proszę Państwa, kapela Kunice. Tym akcentem zakończyła jeszcze sygnał. Zakończenie zagramy Państwa. Proszę się nie rozchodzić, dlatego że jeszcze będą wręczane dyplomy, statuetki dla zespołów i podziękowania dla wszystkich uczestników właśnie dzisiejszej imprezy. Się na pewno tu na tej samej ziemi kunickiej.